Witam wszystkich Państwa na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego osoby zamordowane i represjonowane za walkę o wolną Polskę, a pochodzące z naszej wsi Rokitki. Dzisiejszy dzień, 11 listopada, jest też dniem szczególnym dla wszystkich Polaków, ponieważ 98 lat temu Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Proszę teraz wszystkich o przyjęcie odpowiedniej postawy celem odśpiewania hymnu państwowego. Niezmiernie miło mi jest powitać w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Obelisku członków rodzin bohaterów, którym dzisiaj chcemy oddać należny im hołd za świadectwo odwagi, poświęcenia, a niejednokrotnie oddane życie. Witam przedstawicieli środowisk kombatanckich. Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości wicestarostę Szczewskiego pana Witolda Sosnowskiego. Mam przyjemność powitać wójta gminy Tczew, pana Romana Rozmorowskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas dzisiaj proboszcz naszej lubiszewskiej parafii ksiądz dr Krzysztof Niemczyk oraz ksiądz Stanisław Cieniewicz, do niedawna jeszcze proboszcz parafii Najświętszej Marii Matki Kościoła na Suwostrzygach i co nam jest również bliskie, na ulicy Rokickiej. Miło jest mi powitać radnego powiatu tczewskiego pana doktora Krzysztofa Kordę i pana Kazimierza Ickiewicza, historyków, którzy przez cały czas, okres tworzenia się naszej inicjatywy budowy obelisku, wspierali komitet swoją wiedzą historyczną i nigdy nie odmówili pomocy w ustalaniu faktów. Witam przewodniczącego Rady Gminy Tczew, pana Krzysztofa Augustyniaka. Pragnę powitać naszą radną, panią Ewę Bieszka. Witam serdecznie sołtysa Rokitek, pana Zbigniewa Braun. Miło mi jest powitać przedstawicieli mediów. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców Rokitek oraz osoby przybyłe na dzisiejszą uroczystość, chcące wspólnie oddać hołd bohaterskim mieszkańcom Rokitek walczącym o wolną Polskę. W tej chwili poproszę o zabranie głosu pana doktora Krzysztofa Kordę. Dzisiaj jest dzień szczególny, mianowicie święto 11 listopada, upamiętniające wydarzenia z 1918 roku, kiedy powstało państwo polskie. Po 123 latach niewoli nastała Polska. Rokitki co prawda czekały na wolną Polskę jeszcze dłużej, mianowicie do 1920 roku, bo wtedy Pomorze wraz z Rokitkami zostało przyłączone do Rzeczypospolitej. Wolność nie trwała jednak długo, a 1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez sąsiednie Niemcy, a okupacja trwała do 1945 roku. I właśnie ten moment w historii polskiej z 1939 roku dzisiaj w sposób szczególny upamiętniamy. Pomorze zostało wcielone do państwa niemieckiego, do III Rzeszy. Tu
na Pomorzu, w Rokitkach. W przeciwieństwie na przykład do Mazowsza czy Małopolski nie można było rozmawiać po polsku, nawet nie wolno było się spowiadać w języku ojczystym. Każdy, kto ten zapis złamał, trafiał na przykład do niemieckiego obozu koncentracyjnego w miejscowości Stutthof. Pomorzanie zostali poddani prześladowaniom. Świadczą o tym miejsca morderstw, ludobójstwa, m.in. na terenie Koszar w Tczewie, w Lesie Szklęgawskim niedaleko Starogardu Gdańskiego. Tam zginął Paweł Miller z Rokitek. Intencją okupanta było wyeliminowanie polskich elit. Po morderstwach rozpoczęły się syłki do obozów. Ich ofiarą padł także proboszcz z Lubiszewa, ksiądz Bolesław Piechowski. Więzień między nimi obozu Stutthof, Dachau, zamordowany poprzez eutanazję w Austrii. Intencją okupantów było zastraszanie Polaków. Ich ofiarami padli również mieszkańcy Rokitek. Dzisiaj przypominani na pamiątkowej tablicy zamontowanej na obelisku. Wśród nich są oficer Wojska Polskiego, komendant partyzantów z Gryfa Pomorskiego, największej organizacji partyzanckiej, największej podziemnej armii na Pomorzu. Są więźniowie obozów jenieckich, osoby zesłane do pracy przymusowej, osoby poddane represji po wojnie przez reżim stalinowski. Wśród nich są także dwaj polscy żołnierze przymusowo wcieleni do Wehrmachtu. Losy Polaków wcielonych siłą do Wehrmachtu do dzisiaj budzą emocje, ukazując trudną polską, pomorską historię i jej nieznajomość, ukazując złożoność losu setek tysięcy Pomorza. Społeczny Komitet Budowy Obelisku w Rokitkach zwrócił się nawet w tej sprawie opinią do Muzeum II Wojny Światowej. Dyrektor tejże instytucji, profesor dr habilitowany Paweł Machcewicz, wyjaśnił zasadność upamiętnienia także tych osób. Wskazał, że pobór Pomorzan do wojska niemieckiego był wynikiem przymusu pośredniego. Dodam przy tym, zacytuję, spontaną służbę w szeregach Wehrmachtu można w szczególności uznać jak najbardziej za formę represji. By rozwiać wątpliwości co do kolaboracyjnego charakteru samego wpisu na Deutsche Volksliste, warto zauważyć, że nawet przedstawiciele delegatury rządu RP na kraj, to jest najwyższa polska władza, zalecali Polakom na Pomorzu Gdańskim wpisywanie się na listę, by możliwie zminimalizować prześladowania polskiej ludności w okręgu Gdańsk, Prusy, Zachodu. Nasza historia jest złożona i nieznana. Znamy bohaterskie czyny żołnierzy z okresu II wojny światowej, żołnierzy generała Władysława Andersa, generała Stanisława Maczka, ich oddziały, ich bohaterskie wojska z Monte Cassino, Bredy składały się z Polaków rekrutowanych, między innymi z jeńców oraz dezerterów z wojska niemieckiego. Dzisiaj, dzięki poświęceniu Społecznego Komitetu Budowy Obelisku w Rokitkach, dowiadujemy się o naszej polskiej historii, często nieznanej lub zapomnianej. Rokitki stają się miejscem na mapie gminy, na mapie powiatu, województwa i Polski, które przypomina nam wszystkim i naszym następcom, że pamięć o naszych przodkach, Polakach, mieszkańcach Rokitek tutaj na terenie wsi nie zaginie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo teraz proszę wójta gminy Tczew o zabranie. Szanowni Państwo, ja chcę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że wspominamy tych, którzy walczyli o naszą wolność. Chcę przede wszystkim podziękować tutaj koledze Sienkowi, tej mamie. Chcę podziękować Darkowi, pani Ewie, panu Zbyszkowi, wszystkim, którzy dali serca. Chcę podziękować wszystkim dla księży, którzy obogacili nas o to piękne kazanie. Jednocześnie, korzystając z okazji, że dzisiaj mamy 98. rocznicę ogłoszenia naszego gości, chcę powiedzieć, że o to niepodległość trzeba walczyć, o to niepodległość trzeba ją szanować, trzeba ją po prostu kochać. Ona nie jest dana raz na zawsze i trzeba dążyć, żeby podziały i rowy zasypywać, aby nasza Polska była wielka. Dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nastąpi teraz akt odsłonięcia obelisku osób zamordowanych i represjonowanych podczas II wojny światowej w okresie, oraz w okresie represji stalinowskich.
Bardzo proszę o wystąpienie celem dokonania aktu przecięcia wstęgi panią Sejer Anna, panią Ruszkowska Helena. Jest to osoba jedynie żyjąca, która przechodziła represję i cieszy się, daj Boże, jak najbliższym zdrowiem. Pani Szynkia Biga oraz wójta gminy Czczew, pana Romana Ryzmerowskiego. Bardzo proszę. Tak. O, dziękuję bardzo. Teraz pani Ruszkowska. Nie, do połączę. Resztę wójt. Tak? Bardzo dziękujemy. Proszę brawami podziękować. Ducha Świętego, módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. Oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Ojcze nasz, który się... Najpierw podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie na tą uroczystość niezwykłą, bardzo historyczną, ważną. I chciałbym tylko przypomnieć słowa Pana Jezusa, który kazał głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę, i żyć w prawdzie, i mówić prawdę. I powiedział tak, jak wy przestaniecie mówić, jak wy zapomnicie, to kamienie wołać będą. Ten kamień będzie wołać o prawdzie, o cierpieniu, o miłości, o tym, czym żyła i żyje nasza ojczyzna. Młode pokolenie szczególnie, niech się uczy. Szczęść Wam Boże. Dziękuję ślicznie za akt poświęcenia i te piękne słowa proboszcza Ciemnowicza. Pragnę z tego miejsca podziękować Urzędowi Gminy, osobom prywatnym, instytucjom i firmom za pomoc w budowie obelisku, przy którym dzisiaj mogliśmy oddać hołd. Odśpiewajmy starą, patriotyczną pieśń religijną Boże coś polskie, po której zapraszamy do składania kwiatów i zniczy. Dziękuję.